profesjonalny adres ćwiczeń KFD.pl. Trening tricepsa oraz innych prostowników przedramion. Pompki w podporze tyłem. Postaw równolegle dwie ławeczki lub przedmioty, na których można oprzeć i dłonie, i stopy. W takiej odległości od siebie, abyś mógł na jednej oprzeć się piętami, a na drugiej umieścić dłonie skierowane w stronę tułowia. Kiedy znajdziesz się w powietrzu, wykonaj między nimi pompkę, uginając przedramiona w łokciach. Podczas tego ruchu tułów wędruje poniżej płaszczyzny ławeczek. W tym samym czasie weź wdech. Następnie, przez prostowanie przedramion, powróć do ułożenia początkowego, jednocześnie robiąc wydech. Łokcie podczas całego ćwiczenia powinny znajdować się blisko tułowia. Uwaga! Jest to bardzo dobre ćwiczenie stosowane najczęściej w końcu treningu w celu dopompowania tricepsów. Ważną rolę odgrywa odpowiednia technika i pozycja, jaką się wybiera. Należy pamiętać o płynnym oddechu. Przedramiona prostuje się do samego końca w celu lepszego napięcia mięśni. Można stosować dodatkowe obciążenie, kładąc na przykład talerz na udach. Ważne jest, aby dobierać odpowiednio wysokie ławki tak, aby podczas ruchów nie dotykać podłoża. Dokładne informacje, opisy, zdjęcia oraz wizualizacje zaangażowanych w ćwiczenie grup mięśniowych znajdziecie na atlas.kfd.pl. Pomyśl o zdrowiu. Postaw na odżywki. Postaw na Suplenet.